każdy może wspomóc fundację albo poprzez przekazywanie 1,5%, aczkolwiek pozwolę sobie to powiedzieć, że wielu ofiarodawców naszych do tej pory, którzy do tej pory przekazywali środki na fundację z 1%, w tej chwili w miejscu, gdzie jest podatek, mają wpisane zero. Nawet 1,5% od zera to niestety nie da żadnego grosza. W związku z tym prosimy o wsparcie finansowe, bo to najlepiej. Mając pieniądze, można zaadoptować nawet stary dom i przygotować, przystosować do potrzeb ludzi z niepełnosprawnościami. To jest ponad 100, kilkadziesiąt osób jest przygotowanych do tego, żeby usamodzielniać się. Wiadomo, że nie wszyscy się usamodzielnią, bo w takich miejscach, w takim budynku, w budynkach będzie po 7-10 osób mieszkało. Więc to będzie musiał być dość długi proces, ale rozpoczęcie tego procesu, przygotowanie tych budynków i dostosowanie do potrzeb tych osób niepełnosprawnych, które tam zamieszkają, jest bardzo ważne, bo nie tylko sami rodzice się przekonają, że przecież jeżeli tamto dziecko mieszka samodzielnie, to moje też będzie mogło w takim mieszkaniu, w takim domu być. Zbieranie tych środków jest tak bardzo, bardzo ważne, bo na pewno już programy zarząd, nowy zarząd przygotował projekty programów, które nawet złożono już do instytucji rozpatrujących takie wnioski. Darczyńcy wspierali nas we wszystkich naszych działaniach. Ten grosz, nawet grosz od darczyńcy, był bardzo ważnym, dlatego że można je było nie według paragrafów projektu, ale na to, co jest konieczne do wykonania w danym projekcie, je wydać. To powiedziała mi kiedyś jedna mama, że gdy byli na wyjeździe zagranicznym, jej córka podeszła do jakiegoś pana i powiedziała: proszę mi pomóc. Powiedziała: to jest wasza praca. Tak więc pytajmy, jak pomóc, obserwujmy, starajmy się pomagać mądrze, bo to jest istotne. Nie wyręczać, ale pomagać. Brakuje im tolerancji, gdy ktoś idzie bardzo kaczowato albo chwiejnie, no to posądzane jest o pijaństwo, o jakieś branie środków narkotycznych, a przecież to każdy z nas jest inny i pozwólmy im być takimi, jakimiś są, a też pozwólmy im na to, żeby wiązali się w związki formalne, nieformalne, bo przecież każdy chce kochać i być kochanym.